Cześć, witam was bardzo gorąco, ja jestem Rok, a to jest Darksiders 2. Gorąco nie bez powodu, bo ukrop straszny na dworze. Zobaczcie, to jest śmierć, ale mieliście już pewnie okazję go oglądać. Bardzo taki hardkorowy zawodnik, bardzo mi się podoba. A to jest świat, do którego żeśmy dotarli po przejściu takiej lodowej krainy. Ja troszkę grałem na live'ie, żeby przetestować, zobaczyć jak to wygląda. I ten świat, którym tutaj można znaleźć drzewo życia, którego nasz bohater, czyli śmierć, chce użyć do odrodzenia ludzkości i jest zatruwany przez plagę. A ten tutaj osobnik to twórca światów kiedyś, a teraz osłabiony, diabeł wie przez co. Coś mi tam. On jest jeszcze stary od tej rady. Jak się nazywa ta council? Nieważne, tej takiej spopielonej rady chyba, tak to się nazywa. I jest jak mówiłem, twórcą światów. Zobaczmy, jak dalej potoczy się przygoda. Jeżeli chodzi o grę, no to moje pierwsze reakcje są: och, ach, jak fajnie! I tak właśnie się gra. Fantastycznie, możecie to na live zobaczyć. Ja zawsze robię tak, że jeżeli wrzucam mini let's play, to na YouTube'a mini let's play. Okej, okay, zobaczmy sobie tutaj kruki, zdolności, ekwipunki i tak dalej. Tu są, aha, ekwipunek jest, czego chyba wcześniej nie było. Można sobie zmieniać tam różne ubranka, to mnie bardzo cieszy, takie RPGowe jakieś tam rzeczy. Aha, gramy na średnim poziomie trudności, nie wiem czy mogę tutaj gdzieś coś to pokazać, może nie, może tak. O, czekajcie, zwróćmy jeszcze raz uwagę, tu są różne uniki z kontrą, żniwia, szwał, okej, okay. Dobrze wiedzieć. Co ja tam mówiłem? Aha, na live robię tak, że mini let's play'e, które bardzo polubiłem na YouTubie, uzupełniam po prostu live'ami i w rezultacie jest to, na co nie miałem okazji już od dawna, przechodzę te gry, przechodzę po prostu. Część na YouTubie, część na live'ie, bardzo to przyjemnie. Widoki. Trójskale. Czy będziemy mieli okazję coś powalczyć? Bo dotarłem dopiero do tej krainy. I być może tu więcej będziemy rozmawiali niż walczyli, ale zobaczymy. Ua! Tu straszni giganci tu mieszkają w tej krainie. The Reaper. It's about time you came. The Makers are dying, and our realm. We few are all that remain. A warrior's life is never easy, old one. Aye, not easy, but simple. I always saw my end with blade in hand, a field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? You cannot fight corruption, nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that, Ryder, before you mark me as a coward. Szkolenie. Odwet kosiarza. Atak z doskoku, który pozwala skrócić dystans i osłabić. No proszę, proszę. Fantastyczna rzecz. Tu mnóstwo. No to dobra, mamy trenera. Tak, chciałbym to kupić. You might want to stretch before you try that one. Świetne. Ci kolesie przypominają krasnoludów, tylko są wielcy. A może ja jestem malutki, no kto wie. Może w tej krainie oni są krasnoludami. Okej. Okay. Idźmy dalej. Alt, und up. Okej, okay, to już wiemy mniej więcej. Sprawdźmy jak to działa. Wow! Haha, fantastycznie. Spróbujmy, czy można z tym gościem pogadać? Znaczy, zaprosić go do rozsądnej walki, jakiejś takiej ostrożnej? Powiedzmy, wymiany ciosów, practice, czy jak tam? I can end your troubles, Maker. Well, you're welcome to try. This blade is more ancient than you, Ryder. And taller to boot. I will break it, and you, down to size. Nie, 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 nie będę z nim walczył. Nie, nie. Myślałem, że po prostu to będzie sparring. Nie chcę mu przecież zrobić krzywdy. Ani sobie też, broń. Boże. Dokąd by się tu udać? Tam gdzieś jest jakiś wskaźnik, może w tamtą stronę. Bardziej się tak przygodowo zrobiło w tym Darksiders, tak bardziej RPGowo. Coś tutaj mamy. Sprawdźmy tutaj. Wiadomości, skrzynka odbiorcza, ranny Julek. Wiadomości offline, wiadomości online, poczta. Nikt do mnie nie napisał listu. Trudno. Holender. Kto wie, może kiedyś to będzie pełnoprawne MMO. O, jaka śliczna pani. Maker's beard. The rumors are true.
A horseman in the Forgelands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge. Though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's Forge? Nay, the Maker's Forge is lost to us. Silenced by the hands of corruption. But in its depths, we once crafted the dark towers of hell and the cities of heaven. Now you make trinkets? And you, one of the four, now seek the aid of the Makers? I guess we've all fallen from high places. I came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the Stonefather's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power, the heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more leave this place than we. Restore our forge, and the tree can be reached. I don't follow your reasoning. We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone. A colossus to fight this corruption. But to awaken him requires a maker's key. And we need our forge to craft one. Will you help us? What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak. There the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. Ride east of town, ride through the Charred Pass and towards the cindery peak of the Stonefather. There you will find the cauldron. I may have need of a blade. Is your need greater than ours, horseman? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy, and mayhaps we can do business. Okej, okay, no przyjmijmy, że sobie nie pogadamy za bardzo. No tak jakoś niespecjalnie. Good luck! Jeszcze z Tanem muszę porozmawiać. Mój Boże, będzie dzisiaj fabularnie, wygląda na to, ale mam nadzieję, że czeka nas jakaś przygoda jeszcze gdzieś dalej. Wygląda to, że musimy się gdzieś udać, coś udowodnić, że można było kupować. Strasznie mi się ci stwórcy podobają. Oni przypominają krasnoludy i ten akcent i w ogóle mitologia tego miejsca może być niezwykle atrakcyjna. Chyba muszę pójść górą? Czy ten Tain jest na dole jednak? Chyba na górze. A nie, ach, tu jest, dobrze. Porozmawiajmy, mój drogi, wielkoludzie. Krasnoludzie, wielkoludzie. You'll find not that way, but trouble. Do what you must for your kin, old one. For mine, I ride to the cauldron. Well, if you fancy your corruption waist deep, that's as good a place as any. You know, there's a reason this gate is here. And if you were a friend, I wouldn't have let you pass. But then, who is friend to death? Nieprawda, mam przyjaciół. Na przykład wojnę, który leży skuty w miejscu rady. Och, ten biedny twórca troszkę jest schorowany. No podnoś, przepychaj te kamienie. Ride fast, death. My realm teaches. Okej. I have to go alone. Aha, nie mogę przywołać swojego, dobrze. Okej. Oj, tędy chyba nie przejdziemy. Może się udać tędy. Dobra, śledźmy minimapę. W zasadzie... A, tam można było zeskoczyć chyba z góry też. Tam jest jakieś przejście. Poszedłem chyba na jakiś skrót. Zaraz, mój kruk leci w tamtą stronę. Coś tu zgarnąłem. Mniejsza z tym. Uda mi się tu wyskoczyć. To nie będzie chyba takie proste. Aha, jednak się uda. Dobrze. Panujmy skakanie z wody. O, tak jest. Okej. Okay. Jeszcze tutaj. Troszkę nie wyszło. Krążymy wokół cały czas tego samego miejsca, zdaje mi się.
Spróbujmy zatem przedostać się w tamtą stronę. A taki był pierwotnie cel tej podróży. No dobrze. Przynajmniej zwiedziłem troszkę te rejony. Wielka krzywda mi się tu nie stała, co? Teraz pójdziemy tamtędy. Ten kruk niespecjalnie się gdzieś przemieszcza. Czy ja biegnę w dobrą stronę? To jest ciekawe pytanie. Nie, głupota mnie chyba zwiodła. Tak, wracam. Mój Boże. A nie, dobrze? Dobrze, dobrze poszedłem. Ożeż, ja cię kręcę. What the hell? Chyba mnie zauważył. No próbuję przywołać rozpacz, ale coś ta rozpacz się... No dobrze, będziemy tak to robić. A, C wystarczy wcisnąć, dobrze. Szarżujemy. Mój Boże, czyżby to był otwarty świat gdzieś tutaj? Nic, udajmy się do miejsca wskazanego przez ten żółty punkt. To chyba jest miejsce naszego questa. Ależ tu ładnie. Rany, Julek. To zupełnie co innego niż gra, do której przyzwyczaił. Znaczy co innego niż to, co, do czego przyzwyczaiło nas Darksiders. Ten świat jest jednak tutaj dosyć duży. Przybyliśmy gdzieś kawałek. Automatyczny zapis się włączył, kto wie. Może czyha tu na nas jakieś niebezpieczeństwo. Przydałoby się gdzieś, nie uważacie? Grań płaczu. Będziemy się tylko wspinać jedynie. O, tutaj, tak jest. My tu mamy. Come closer. See what Volgrim has to offer. Volgrim, ten łajdak tu się też kręci. Cóż też może. Greetings, horseman. Jeszcze pogadamy. And welcome. I've been expecting you. Volgrim. What brings you crawling out of the shadows? I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows. So here I am, to offer my wares. What do you know that I don't? I'm not here by choice, demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are as sharp as ever. Even still, I may be able to help you. I carry things others would frown upon. Go on. Rzućmy ogień zatem. You won't be disappointed. No zobaczymy. I have new items. If you have the code. A, proszę, można od zera, można czyścić drzewko umiejętności. Fantastyczna rzecz. Nie chcę tego kupić, chciałem tylko się przyjrzeć. Dobrze wiedzieć, że tu można kupić reset. To jest świetna rzecz. Okej, takie rzeczy. No dobra, sprzedajmy. Tak, można by moc sprzedać, bo już tego nie używam. Coś jeszcze mam? Eliksir zdrowia? Nie, to zatrzymajmy. Okej. Another time, demon. Until then. Perhaps you'll grant me a small indulgence. There are pages missing from the Book of the Dead. I believe many lie along your path. No cóż. If you bring them to jeszcze me, pogada z nami. Your reward will be substantial. And so will be my damnation. No dobrze. Ta rozmowa została tutaj rozegrana, to teraz musimy się udać gdzieś dalej. Chyba ten. Jest. Witaj, mój koniu. Szanowny. Dokąd teraz strasznie RPGowo się zrobiło. Bardzo mi się to podoba. Przyznam, że jest to bardzo przyjemna rzecz. Aczkolwiek... O, coś tam się kręci.
zaraz. Jeszcze coś tam się kręci, no wreszcie jakaś walka. O tak. Idź do diabła, coś tutaj wypadło z niego. Maczuga. Podnieśmy. Może się później przyda do czegoś to rzecz. Tu chyba jest jakaś skrzynia. Tam są jeszcze jakieś stwory. Pieniądze, pieniądze. Jakieś tam okrycie, ale to słabe. Można by to niby na handel chyba brać, żeby potem sprzedać temu, ale... A! Upłoniki do ogroku. Jakiś twardy straszny jego zawodnik. Okej. Okay. Ta broń dwuręczna zawsze... Jeszcze coś tam mnie wciągnęło. To był jakiś spaczeń. Cel mi pokazuje w tamtą stronę. Mniej więcej. Zboczyłem z głównej drogi, a na pewno będziemy mieli nieraz okazję, żeby się przejść po tych krainach. Ale nie spodziewałem się takiego... Znaczy... Chyba nie można tego nazwać otwartym światem, ale... Cóż, spodziewałem się czegoś innego zupełnie. Tego przejechałem. Dobra. Aha, tam na górze coś jest, dobra. Ach, Holender. Dobra. To zamyka sprawę, a do skrzyni jest wejście tutaj. Ajajajajajajajaj. Oho, lepsze buty. To nam się na pewno przyda, sprawdźmy. Ekwipunek. Fantastycznie, że można zmieniać te... Tu mamy buty. Wyposaż. I się też zmienia wygląd naszej postaci. Ciekawe, tutaj ta postać taka trochę jest rozpikselowana, ale może ze względu na rozdzielczość, która jest tutaj dosyć duża. No cóż. Sprawdźmy, co w skrzyni. To zawsze warto zrobić. O, ja cię kręcę. Mamy nowy młotek. Znaczy nową broń, tą taką. Posaż. Ajaj, jak super. Dobra. This is no place for a horse. Może tu. I have to go alone. Dobra, troszkę za daleko. Nie jest taki zwrotny jak ja. Nie będziemy się tutaj tłuc z tymi przygodnie napotkanymi. Gonić mnie próbują. O! Następna skrzynia. Eksplorujmy. Ach! To by było na tyle, mój Boże. Ten znika. Zaraz. Tam coś chyba jest na górze. To mi mówi, że warto by się było tu wspiąć chyba, ale czy się da? Zaraz, tu coś. Spróbujmy tak. Nigdzie się niczego nie chce złapać, dobra. Zobaczmy, czy z zewnątrz się uda dotrzeć do tej skrzyni. Niespecjalnie chyba. Tam na górze widzę jakieś winorośla czy coś. No dobrze, żeby nie przedłużać. Pójdziemy dalej. Na poszukiwanie przygody. Aha! Tam chyba jakiś, no tak, jakiś wulkan. Coś o ogniu wspominał. Tain, czy jak go tam zwał? Jak będziemy się przebijali przez te łajzy.
Szkoda czasu marnować. Czy to mi coś daje, zabijanie ich? W zasadzie to nie bardzo. O, Lender. Jakieś kamienie tutaj, chyba ta lawa. No dobrze, jesteśmy coraz bliżej chyba miejsca docelowego. Długa to podróż była, powiem wam. Wspinajmy się, chyba tak już chyba jesteśmy w tej górze, albo przynajmniej bardzo blisko. Pustki, pustki. Bardzo fabularnie, trzeba się wczuwać w klimat. Nie ma takiej rozwałki jak poprzednio, nie, nie. Ach, no dobra. Wow, przestraszyłem się, ja cię kręcę. Czas robić uniki. O, cholera. Is that all you've got? Not even a scratch. I did that hard. Stand behind me. I'll take care of this. Pięknie. Koleś bez brody jakiś. The tales be true. A rider has come to the realm. Not another one. You're the Nephilim, the one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. You're different than the others. Less pleasant on the eyes, for one. I could say no less for you. Folks around town call me Pup, or Lad, but I prefer my own name, Karn. Pup it is, then. As you will. Matters not to me. Why not restore the fire yourself? I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak, be the hero. But the cauldron is locked up well and tight, and the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. I'll wait here and guard the entrance. No i proszę, jest i zadanie do wykonania. Mój kruk gdzieś tu krąży. Jest i wejście. Przygodo! Nadchodzę! A, kruk mi pokazuje, że tu jest jakaś niespodzianka. I bardzo mnie to cieszy. Mnóstwo. O, zaraz. Magia. To chyba jest jakiś przedmiot, tak, jakiś. Szansa na MTK. What the hell is MTK? TK to brzmi jak trafienie krytyczne, ale... Stan mojego życia... Jest gdzieś tam w połowie. O, drzwi się zamknęły. Przejście się otworzyło. Tu pokazuje kruk, więc lećmy za krukiem. Okej. Kociu. Czyżby nas miała czekać jakaś solidniejsza walka? Może tak, może nie. Za cholerstwo. Cieniobuchy. Aha. Jest jakiś podświetlony przycisk na ścianie. Gdzie jesteś, kruku? Nie widzę dziada. Gdzieś tam lata. Gdzie jest podświetlony przycisk na ścianie Beskidu? Tu? Rozumiem. Wow! Taka sztuczka. Musi
Tam jedne drzwi otworzyły. O. No proszę. To mi się udało. Zupełny przypadek, ale... Pozbierajmy zatem. Obrażenia, dzikie rękawice. Wow, wow, wow! Twoja moc została zwiększona, mamy nowy poziom, punkt umiejętności od... Wow. Skubany, złą stronę uciekłem. Masz. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tu się mogło w moich punktach umiejętności wydarzyć ciekawego. Poszedłem w stronę żniwiarza, znaczy Hrolda, o tak. Co my tu mamy? Cień znikąd mogą zostanąć w płomieniach. No ładnie. Aha, to są te ataki. Właśnie. Muszę sobie zbindować klawisze. Nie wiem, czy... Jak to zrobić? No nic, poczytamy sobie o tym kiedy indziej. Tymczasem... Jeszcze jest jedna skrzynia, mój drogi kruku. Ja wiem, że ty chcesz, żebym poszedł w tamtą stronę. O nie. Dobra. 1651 sztuk złota. Za 2000 coś można było kupić ciekawego już. A ten młotek słaby, ale weźmy go faktycznie. Może się przyda na sprzedaż. Dobra, polećmy teraz tam, gdzie kruk sobie życzył przed chwilą. Teraz się udał w tamtą stronę. Oś ten kruk jakiś niezorganizowany. Okej. Ej. Adu. Teraz padł. Dobra. Tu coś zamknięte. Locked. Locked. Czyli zamknięte. Zgadłem dobrze. Okej. Zaczyna się troszkę robić piekielnie. Ale co dalej? Będziecie mogli zobaczyć albo w następnym odcinku, albo na live. Jeśli na live, to znajdziecie wszystkie ważne linki w opisie tego filmu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.